Danii świętowała tegoroczne dożynki 24 sierpnia. Program Święta Plonów rozpoczęła uroczysta msza święta w miejscowym kościele, skąd po zakończeniu wyruszył korowód dożynkowy na plac sportowy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Moi drodzy, oczywiście można wspomóc oklaskami tancerzy i zespół Cicha Woda, który ją pięknie zaprezentował. Szanowna Pani Wójt, wręczamy Pani ten bochen chleba z tegorocznych zbiorów, symbol obfitości i dostatku. W tym bochnie chleba jest zapisana ciężka praca wszystkich rolników oraz radość zebranych plonów. Niechaj Pani dzieli ten chleb z należytym szacunkiem, aby nie zabrakło go nigdy w naszym domu. Oklaski oczywiście cały czas mogą być. Dziękuję za ten bochen chleba, który jest wyrazem szacunku. Będę go dzielić sprawiedliwie, tak, żeby na żadnym polskim stole nie zabrakło chleba. Szczęść Boże. Sołectwa Łudanie. Przygotowaliśmy pyszne ciasto, serniczki z malinkami, ogórki małosolne, kiszone i smalec. Jeśli widzicie światełko w tym tunelu, to tam podążajcie. Już tu nie jeden wszedł i nie wyszedł. Krąży tam do dzisiaj. Dobry, czy my możemy na chwilę bez kolejki się tu wcisnąć i zapytać, co sołectwo piekary pysznego przygotowało, że taka kolejka duża? Sołectwo piekary, jak co roku, przygotowało pyszne domowe ciasta pieczone własnoręcznie. Właśnie tutaj mieliśmy prawie 20 blach, już nam się kończą, mimo nieciekawej pogody. Jak co roku nasze sołectwo przygotowało tradycyjny bigos staropolski, który też nam schodzi. Panowie się zajmują się bigosem, mamy kawkę, herbatkę, mamy pyszne nalewki, cytrynówkę, wiśniówkę, malinówkę własnej roboty, chlebek ze smalcem, własne przetwory, królika. Przygotowywaliśmy danie regionalne królika w sosie śmietankowo-koperkowym. Mamy nadzieję, że zdobędziemy jakąś nagrodę, bo pierwszy raz wystawiamy danie regionalne. No i miłą obsługę, jak zawsze, panie w strojach. Bardzo pięknie prezentujące się zresztą. Stowarzyszenie Kobiet czym się różni od koła gospodyń?
No tym, że my możemy po prostu się ubiegać o jakieś, może sponsoring albo coś, my jesteśmy, jeździmy po różnych takich, zaczynamy, to trzeba nas zaznaczyć, że dopiero zaczynamy, bo w maju żeśmy się dopiero tak zrzeszyły, no jest nas 14, które tak aktywnie działamy, bo w ogóle to jest nas 24, ale aktywnie działa 14, no i myślimy, że pomału damy sobie radę z takim jakimś właśnie wystawianiem się stoisk, jakimiś nalewkami, jakimiś chlebkami, bo wszystko jest swojej roboty, no nie ma nic kupowanego, nie ma nic, wszystko jest z ogródków pań, także póki co to jesteśmy zadowolone z naszej współpracy. W konkursie też panie startują? Tak. Mamy karkóweczkę, mamy z przepiórczymi jajami w sosie żurawinowym, no i gęś mamy nadziewaną, także no zobaczymy co z tego. Jeśli chodzi o potrawy, to przygotowaliśmy bukiet z indyka, tak, 5 różnego rodzaju mięs nadziewanych warzywami, jako promocja zdrowej żywności na wsi. No i oczywiście ciasta, dużo ciasta, chyba z 7 czy 8 rodzajów tego ciasta. Smalec tradycyjnie topiony z cebulką ze skwareczkami, a także ogórki kiszone, przetwory, gdyby ktoś miał ochotę. Także takie rzeczy. Które się raz dopiero zostało w tym roku zorganizowane. Nie, było wcześniej, ale to tylko skromne było. To znaczy nic nie wystawialiśmy, tylko tyle, że no, namiot i tam jakieś... Ale się pięknie dzisiaj prezentuje, naprawdę pięknie zwróciło naszą uwagę. No i jeszcze bogata oferta. Bo żeśmy wykorzystali tradycyjne hafty, jeszcze powojenne. No i takie stare kredensy, stare młynki, to wszystko pochodzi z naszej miejscowości. Podczas święta plonów wręczono listy gratulacyjne przekazane przez ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego firmom i przedsiębiorcom z okazji 25-lecia polskiej transformacji, które rozpoczęły swoją działalność na terenie gminy Udanin w latach 1989-2000 i funkcjonują do dziś. Wręczono także statuetki, dyplomy laureatom plebiscytu na najlepszego sołtysa i rolnika oraz najaktywniejsze sołectwo w gminie Udanin. Dwie niezależne komisje, to jest Urząd Gminy w Udaninie oraz Stowarzyszenie LGD Szlakiem Granitu, wyłoniły zwycięzców konkursów dożynkowych na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i najciekawsze stoisko wiejskie gminy Udanin oraz konkurs na najciekawsze stoisko obszaru partnerstwa LGD Szlakiem Granitu i produkt lokalny obszaru partnerstwa LGD. Uważajcie, kto do Was dzwoni! Bursztynek, znalazłem go na plaży. Słoneczny krok. Halo? Dzień dobry, firma kurierska, ale z tej strony pan Henryk Klotz. Halo? Dzień dobry, firma kurierska, ale z tej strony pan Henryk Klotz. Klocek! Dzień dobry, firma kurierska, ale z tej strony. Panie Henryku, dzwonię w sprawie przesyłki, którą dla pana mamy. Dla mnie? Tak, dla pana mamy. Już mówię wyraźnie chyba. Informuję pana to, że nasza rozmowa jest nagrywana i jeśli okaże się, że jest pan durniem, na pewno umieścimy to w internecie. Ponadto informuję, że aby nasza rozmowa mogła być kontynuowana, musi pan pozytywnie przejść proces weryfikacji danych osobowych. Jest pan gotowy? Tak. Zatem zaczynamy proces weryfikacji danych osobowych. Dzień dobry, firma kurierska, ale z tej strony. Panie Henryku, proszę podać drugą literę pana imienia. Bardzo dobrze panu idzie. Nie spodziewałem się. Teraz proszę podać drugą literę jakiegokolwiek imienia. A jakie imię ma drugą literę K? Agnieszka. I po
lecz rozum tam nie będzie. Poznasz smak mego żywiu, jakim miłość jest. Miłość jest wszędzie, wszędzie szybka miłość, tu paskud dominuje, podniebienia ludziom psuje. A ja chcę domu delektować się i smakować. Choć czasem się nie trafimy, naszych słów rączki smak zaboli. Potrawę naszą przypieprzy i potrawę naszą przesoli. I skaczemy do oczu wstyd, lecz wiasolą w nich by. Wpadamy w nie i zatapiamy się, zatapiamy się, zatapiamy się, zatapiamy się.